Cześć wszyscy, witajcie serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. Od razu na miejscu powiem wam, że życzę wszystkim zdrowych, wesołych, radosnych świąt i szczęśliwego nowego roku. Okej, przechodzimy do tematu. Wiecie co, obecnie sobie oglądam dużo filmów na temat piecy, na pelet, ekogroszek, ogólnie biomasę, piece na gaz, bo mnie ten temat interesuje i zauważyłem jeden problem. Nie mówię, że wszyscy, ale większość osób w swoich kotłowniach nie posiada uziemienia. Inaczej mówiąc, bolca ochronnego, który zapewnia bezpieczeństwo waszych urządzeń podłączonych do gniazdek. Tutaj przytoczę krótką wypowiedź pana, który oskarża firmę Volt Polska o to, że UPS był gówniano wykonany, że UPS mu się spalił, bo doszło do awarii akumulatora. No właśnie nie. Ja oglądając jego film z jego wypocinami, zauważyłem jedną rzecz. Gniazdko, do którego miał podłączony ten UPS, miało tylko wejścia na neutralny i fazę. A gdzie jest bolec ochronny zwany uziemieniem? No nie ma, bo po co? No, bo po co to i na co to? No właśnie po to, że to jest, panie kolego, twoje bezpieczeństwo. Posłuchajcie. Każde urządzenie elektryczne winno być podłączone do gniazdka z bolcem ochronnym. Po co to jest? W każdym urządzeniu, nawet komputer, UPS, router i inne urządzenie. No router to może nie, ale router to pod listwę antyprzepięciową. Ale ogólnie UPS może, ale nie musi wytworzyć się ładunek antystatyczny. Czyli może zaindukować się jakiś minimalny prąd, który w pewnych warunkach może doprowadzić do przebicia. No. Może powiem to inaczej. Jeżeli zwiniemy sobie 10-metrowy przedłużacz w kółeczko, zrobimy z niego cewkę i przepuścimy przez niego prąd, zajdzie indukcja. Tak, to jest znane z fizyki. Ale jest takie zjawisko, co się nazywa antystatyką. Czyli pocierając jednym obiektem o drugi, może się wytworzyć właśnie dodatni ładunek. Tak jak ściągacie wełniany sweter z siebie, to czasem słyszycie takie trzaski, błyski. To jest właśnie ładunek antystatyczny. No. I w pewnych warunkach w kotłowni, jeżeli nie macie bolca ochronnego zwanego uziemieniem, może dojść do tego, że na pompce czy na całym układzie może, ale nie musi, może się zacząć indukować jakieś napięcie. I w pewnych warunkach to napięcie skumuluje się do takiej wartości, że będzie musiało znaleźć ujście. A ujście znajdzie najniższą linią oporu. Właśnie dlatego powinno się w kotłowniach, już nawet nie mówię o różnicówkach i tak dalej, bo to jest swoją stroną, ale powinno się mieć bolec ochronny zwany uziemieniem, żeby te ładunki indukcyjne były odprowadzane, antystatyczne indukcyjne były odprowadzane do ziemi bezpiecznie. Tak samo jak powinniście mieć przewód neutralny, tak samo doziemiony. Dla bezpieczeństwa. No. Dla bezpieczeństwa. I po prostu powiem tyle, że każdy serwis danego producenta urządzenia wychwyci to, czy urządzenie było podłączone do gniazda z bolcem ochronnym, czy nie. A potem nie dziwcie się, że gwarancja zostanie wam cofnięta. Za głupotę, powiem szczerze, się płaci. Ja już wiele razy opowiadałem, po co jest uziemienie, do czego ono służy, dlaczego komputery, laptopy powinno się podłączać do gniazdek z uziemieniem, drukarki i tak dalej. Nie chcę się powtarzać, bo to jest dla mnie po prostu paranoja, co ludzie no. Tak jak podłączanie podgrzewaczy do wody typu terma, do gniazdek, kurde, gdzie nie ma nawet bolca ochronnego. To jest wasze bezpieczeństwo, ludzie. Ja nie będę was tłukł po łbie i kazał wam tego robić. To jest wasze bezpieczeństwo.
I powiem szczerze, że mnie to po prostu dziwi, że ludzie to po prostu zazwyczaj niektórzy są po prostu tak tępi, że do nich to po prostu nie dociera. A po prostu oglądając filmy na YouTubie na temat piecy, UPS-ów, no to po prostu zauważyłem taką debilną tendencję, po prostu powiem to. No. Że gościu oskarża producenta, ale nie widzi po swojej stronie w ogóle winy. Wina jest też po jego stronie. Dobra, uznajmy, że ten UPS Volt Polska, który on miał do kotłowni, to mogła mu się trafić wadliwa sztuka. To się da sprawdzić. Ale strona jest też po jego strona jest też po jego stronie. Nie no, bajka, teraz to żem wymyślił. Wina jest też po jego stronie. No bo ja oglądając te jego wypociny, gdzie on tam się żalił, że jak to on jest pokrzywdzony przez firmę Volt Polska. No, sorry gościu, ale przegrałeś w tym momencie. Bo na twoim filmiku z kotłowni jest przez parę klatek widać gniazdko elektryczne. I to gniazdko w ogóle nie posiada bolca ochronnego. No. Więc kolego, sam sobie narobiłeś, jak to się brzydko mówi, piwa, no to je wypij teraz. I powiem szczerze, jeżeli macie kogoś oskarżać, to najpierw sprawdźcie, czy po waszej stronie nie ma jakiegoś zawinienia, a nie oskarżacie firmę, która naprawdę robi dobry sprzęt, aż w każdej firmie się trafi jakaś wadliwa sztuka. Samsungowi, Xiaomi, Apple'owi, Acerowi, Toshibie i innym firmom komputerowym jak HP, Dell, Acer i inni też się trafiają wadliwe urządzenia, tylko o tym dziwnie nikt mordy na YouTubie nie piłuje. No. O, przecież prosty przykład, jak macie podajnik do peletu, to tam też może wystąpić zjawisko, które się nazywa wyładowaniem ładunku antystatycznego. Przecież tak ten pelet jest pobierany przez podajnik. Te ziarenka tego peletu, raczej groszek tego peletu, czy jakby to nie nazwać, też jeden o drugi pociera i może się skumulować jakiś ładunek na obudowie metalowej pojemnika, w którym to jest składowane, albo na samym ślimaku i tak dalej. Jeżeli nie mamy uziemienia, czyli nie mamy podajnika z piecem podłączonego pod gniazdko z bolcem ochronnym, może dojść do wyładowania antystatycznego i wtedy zdycha nam podajnik i sterownik od pieca. No i oczywiście pompka obiegowa. Może, ale nie musi. Najprostszy przykład, żeby to sprawdzić, jeżeli nie mamy uziemienia, prosty miernik do prądu przyłożyć, sprawdzić. Jak się zaświeci podczas działania, to znaczy, że indukuje się jakiś ładunek. Ja ten film robię dla waszego bezpieczeństwa przestrogi, żeby każdy, kto jest chętny, go obejrzał i żebyście poprawili to, co spierdoliliście, powiem szczerze. Bo naprawdę, ja potem nie chcę oglądać filmów, gdzie gościu się żali, no bo go pokopało i on teraz jest wielce pokrzywdzony. Sorry bardzo, ale nie masz uziemienia w domu, to zadzwoń po elektryka i poproś, że chcesz wykonać w kotłowni uziemienie. On ci je zrobi. I będzie po sprawie. To jest takie proste. Ludzie, wystarczy pomyśleć. Pozdrawiam wszystkich i życzę wszystkich zdrowych, radosnych, bajecznych świąt. I szczęśliwego nowego roku.